panem Jerzym Meringiem nie chciałam się spotkać, a to z uwagi na wspomnienia, które jego postać bezwzględnie by wywołała u mnie, a już tak mam dość zszarpane nerwy. I myślę, że to spotkanie by niewiele dało. Pan Jerzy Mering był mecenasem, który bronił sprawy mego ojca. Ale czy bronił? Po wyroku śmierci moja mama nie chciała się jakoś spotkać z panem mecenasem Meringiem. Pojechałam ja do Warszawy i no dziwne wrażenie na mnie zrobił pan mecenas Mering, bo takim jakiś wydał mi się człowiekiem bardzo obojętnym. Takim zadowolonym z siebie. Kiedy mu powiedziałam, że jesteśmy właśnie zrozpaczone, że nie wiemy co robić, że co dalej, to pan Mering bardzo był zachwycony moją postawą mego ojca. Może takich ludzi nam potrzeba, pytam się nam, to znaczy komu? No nam, partii. No i ja mówię, że trzeba apelację złożyć, że przecież nie możemy się z tym pogodzić. Pan Mering powiedział, że no dobrze, ale przecież pani rozumie, że wyrok śmierci jest lepszy od wyroku dożywotniego więzienia, bo musiałby do końca życia siedzieć w więzieniu. Cyniczna to była wypowiedź. Nazwisko i imię Mering Jerzy. Data i miejsce urodzenia 5 maja 1909 roku w Bolechowie, województwo Stanisławów. Narodowość polska, obywatelstwo polskie, stan rodzinny, żonaty. Stosunek do służby wojskowej nie służył. Udział w pracach niepodległościowych i społeczno-politycznych nie brał udziału. Zawód. Panie mecenasie. Z tego procesu z 1952 roku jest pan pierwszą osobą, z którą możemy rozmawiać, którą odnaleźliśmy i która zgodziła się rozmawiać o śledztwie, procesie, osobie generała Nila w aspekcie tego wyroku i kary śmierci. Panie mecenasie, niech pan powie, w jaki sposób pan stał się obrońcą z urzędu Nila? Kto to panu zlecił? Ja dostałem zawiadomienie z sądu Suche. Na blankiecie sądowym zostałem ustanowionym z urzędu obrońcą Emila Fildorfa. Numer sprawy i to jest wszystko. Od tej chwili ja zacząłem działać jako obrońca Fildorfa. Ale czy pan wiedział w ogóle, kto to jest Fildorf? Przedtem chyba nie, teraz mi trudno pomyśleć, ale może mi się obiło uszy, dlatego że miałem inne procesy polityczne i tam, zdaje się, ten pseudonim Nil gdzieś mi się tam obiło uszy. Jak zetknąłem się z Fildorfem, to już miałem tę osobę, z którą łączy się ten pseudonim. Panie mecenasie, ludzie, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą, że osoba, która dostała
obronę z urzędu Nila, tak, musiała być osobą pewną dla władzy, osobą spolegliwą, osobą, na którą władza mogła liczyć. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że władze wtedy nie mogły mieć żadnych wątpliwości co do mojej legalności, z uwagi na to, że byłem członkiem partii. Byłem w latach 50-51 bodajże radcą prawnym Komitetu Centralnego Partii. Byłem niewątpliwie pod tym względem zbadany, ale faktem jest, ja się nie udzielałem po stronie pracy politycznej z ramienia partii czy innych organów partyjnych. Wykonywałem swoje obowiązki, można powiedzieć, nie naruszając obowiązujących przepisów prawnych. Nie widzę, skąd mogliby mieć w stosunku do mojej osoby, w stosunku do lojalności, do pewnej granicy i do pewnej elementarnej przyzwoitości, jakiegoś zastrzeżenia. Ale pan... To niewątpliwie wpłynęło, ale ja żadnych specjalnych zasług nie miałem dla partii. Poza ale... tym, że zaspiastowałem stanowisko, które może wpływało na decyzję. Ale bronił pan w procesach kiblowych. Niewiele, to jest jedno. I zresztą ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, że to jest jakieś specjalne wyróżnienie, w sensie ujemnym oczywiście. No, to dostałem, by... dostałem tak samo zawiadomienie, że mnie mianują obrońcą z urzędu. Na ogół to było dzień, dwa dni przed sprawą. Trzeba było polecieć jeszcze zobaczyć, prawda, tego oskarżonego. Na ogół to się odbyło i tuż przed sprawą sędzia już był na miejscu. Ja musiałem prosić, żeby mi zostawili samego z oskarżonym i akta jeszcze do wglądu. Na ogół to trwało więcej około pół godziny do godziny. Zapoznałem się z aktami, rozmawiałem z więźniem. A moje doświadczenie nie wystarczało mi, prawda, żeby zająć się sprawą, żeby się tym więźniem zaopiekować. Ale to były zbrodnie sądowe w celach. Wszystkie sprawy te polityczne były zbrodnie. We wszystkich tych sprawach były uprawiane naciski. No ale tam chociaż na sali sądowej była jakaś próba obrony, natomiast w procesie kiblowym ja żadnej. Dlaczego? Dlaczego pan tak uważa? Jeśli do celi wchodził sędzia, prokurator i obrońca, to cóż to za proces? A w sądach, poza więzieniem, jak były przy drzwiach zamkniętych, to kto tam był oprócz prokuratora, sędziego i obrońcy? I funkcjonariuszy bezpieczeństwa, którzy czuwali nad tym biegiem sprawy. A tu nawet tych funkcjonariuszy nie widziałem nigdy. To był tylko oczywiście oskarżyciel i obrońca. Pod tym względem nie było różnicy. Różnica była tylko pomieszczenie niewygodne może, ale poza tym od strony formalnej nie widziałem różnicy. Było niewygodnie po prostu. Czy pan pamięta nazwiska tych ludzi z procesów kiblowych? Nie było ich dużo. A w tym nawale spraw, które ja miałem jeszcze poza politycznymi sprawami także inne, między innymi gospodarcze, różne sprawy i tak dalej. Wróćmy, panie mecenasie, do sprawy Fildorfa. Pan o nim niewiele wiedział wcześniej. Nagle dowiaduje się pan, na tablicy urzędowej figuruje pańskie nazwisko jako nazwisko obrońcy z urzędu. Nikt z panem nie rozmawia na ten temat. Przedtem nie. Ani sędzia z panem nie rozmawia? Nie. Zawiadomienie dostałem do zespołu, że zostałem ustanowiony obrońcą z urzędu. Nie, to jeszcze wtedy nie byłem w zespole, do kancelarii czy do domu. Że został pan ustanowiony obrońcą z urzędu? Tak, nie byłem jeszcze wtedy w zespole. Tak. Pan spotkał się... Całkiem formalnie, zupełnie. Pan zapoznał się najpierw z aktami, czy najpierw spotkał się z generałem? Nie, oczywiście. Zapoznałem się z aktami i potem poszedłem tutaj do więzienia, żeby zobaczyć z generałem. Pytałem się, czy on wie, o co on jest oskarżony. Powiedziałem się, że tam jest bardzo surowe dowody przeciwko niemu. On się... Mówię, tych dokumentów ja nigdy nie widziałem, kiedy wie. Ale niech pan uporządkuje tę opowieść od samego początku. Każdy szczegół, każda drobina pańskiej pamięci w sprawie Fildorfa jest dla nas ważna. Jak on wyglądał, jaki on był, czy był torturowany, co mówił, wszystko tutaj jest na wagę złota. On był bardzo smutny.
bardzo smutny, ale zrobił na mnie niezwykle wrażenie. Mówił głosem takim pewnym. Widać było, że ten człowiek jest szczery, prostolinijny. To był taki prawy żołnierz. Widziałem, że mam przed sobą prawego człowieka. Wierzyłem każdemu słowu. Robił na mnie duże wrażenie. I wzbudzał sympatię, szczerą sympatię. Czy był chory? Nie mówił o tym nic. Pytałem, ja zawsze pytałem, wiedział, prawda, jak się czuje. Pokiwał głową. Czy on miał do pana zaufanie? Ja mu się przedstawiłem, powiedziałem do całemu stronę pańską obrońcą z urzędu. Czy pan chce ze mną rozmówić? On się zgodził. Tym samym, prawda, on przyjął, że tak powiem, pogodził się z tym, że... Teraz jak się odbywa rozprawa... Zaraz, zanim dojdziemy do rozprawy, pan nie odpowiedział na pytanie, czy Fildor był torturowany? Pan przeglądał jego protokoły śledcze. Ja nie wiem o tym. On mi nic nie mówił na temat, jak był torturowany. Ja mogłem się domyślić, że tutaj pieścić go nie pieścili. Tym bardziej, że to był może jedyny z więźniów, który do końca opierał się przy swojej wersji, nie zmieniał wersji. On twierdzi, że jest niewinny, on nie przyznał się do żadnych, do tego, co robił, tak, ale nie do tych rzeczy, które mu zarzucano. O więcej, w czasie rozprawy on wstał i oświadczył głośno, gdybym się znalazł ponownie w podobnej sytuacji, zrobiłbym to samo, postąpiłbym tak samo. Powiedział, że jest niewinny i bronił się nie będzie. I żeby moja mama nie występowała o łaskę. Zabronił wręcz mamie, zabronił. No ale mama uważała, że trzeba wszystko zrobić, żeby jakoś ratować ojca i wspólnie z dziadkiem napisali taką prośbę o łaskę. Notabene odrzucono. Jaką pan przyjął linię obrony? Czy razem uzgadnialiście tę linię obrony? Ja przyjąłem jego linię obrony. Jak on, ja się go kilkakrotnie pytałem. Bo on mi potwierdził, tych dokumentów nie widział i ich w Kadywie nie było. Dokumentów, które zarzucały... Które jemu zarzucały jego winy, że on walczy, on kierował walką przeciwko lewicowym ugrupowaniu partyzanckim. On zaprzeczył stanowczo. Ja mu wierzyłem i od razu, ponieważ ja miałem pewne uprzedzenia co do tych panów, którzy prowadzili te śledztwa. Nie tyle uprzedzenia, ile wiadomości, że oni są zdolni do wszystkiego, od razu padło podejrzenie, że to są dokumenty sfałszowane. Czy pan rozmawiał z oficerem śledczym, który przygotowywał te dokumenty do rozprawy, z Kazimierzem Górskim? Nie. Ale nie wiem, czy to on był na sali sądowej, czy ktoś inny był na sali sądowej, ale ja kwestionowałem te dokumenty w czasie rozmowy. Ja przyjąłem obronę Fildorfa, tak jak on sprawę postawił, że tych dokumentów nie było. W tym, i on ich tam nie widział, to one są nieprawdziwe. Żądałem sprawdzenia tych dokumentów. Zaraz, ta rozmowa, ile pan spotkań odbył z Fildorfem? Ile panu pozwolono odbyć tych spotkań? Proszę? Ile spotkań odbył pan w tej celi z Fildorfem? Nie pamiętam ile, ale przypuszczam albo jedno, albo dwa spotkania, ale więcej ja chyba nie. Albo jedno, albo dwa. I tu nie było co dużo omawiać, bo cała kwestia się skupiła do tych dokumentów. Poza tym wszystko nic nie było. Te dokumenty to był przecież cały problem. Rozprawa odbywała się w kwietniu 1952 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, przy drzwiach zamkniętych. Pan pamięta tę sprawę? Tak, to pytanie. Czy może pan powiedzieć, kto był na sali? Na sali była tylko albo jedna, albo dwie osoby. Nie pamiętam dokładnie, bo czasami były dwie osoby, czasami jedna osoba. Ale jedna osoba na pewno była i to było oczywiście dla mnie jasne, to jest oficer bezpieczeństwa, który niewątpliwie prowadził to śledztwo. Czy byli przedstawiciele tak zwanych doradców radzieckich? Kto, kto? Czy byli doradcy radzieccy na sali? Na sali? Chyba nie, nie. Chyba nie, nie wiem. A kto orzekał w tym procesie?
No tam był sędzia kobieta, jak ona się tam nazywała? Maria Górowska. Maria Górowska i byli dwaj lawnicy, którzy na pewno byli albo członkowie partii, albo może nawet ubecy, ja nie wiem. Pan znał panią Górowską? Znałem ją z terenu w Miarsławca, nie miałem z nią żadnego osobistego kontaktu. A może pan nam ją scharakteryzować? To człowiek, który wydał wyrok śmierci na Fildorfa. Tak, niewątpliwie w tym wypadku, prawda, sędzia, który ma wydać wyrok nieodwracalny, powinien zbadać dowody aż do końca. Nic pan nie mówi o prokuratorze. To, co się stało, no prokurator pobiera oskarżenie, bo to jest jego obowiązek, chociaż jak on dochodzi do wniosku, że naprawdę oskarżenie jest niedostatecznie poparte dowodami, to on powinien był między nami mówiąc przechylić do mojego wniosku, żeby te zbędy zbadać, on się sprzeciwiał. Prokuratorem był Weissblach. Pan go znał? Jak on się nazywa? Weissblach. Weissblach. Też tam z terenu, tylko osobiście z nim kontakty miał. Popierał oskarżenie, a ja domagałem się sprawdzenia tych dokumentów. Ja, prawdę mówiąc, atmosfera była taka w sądzie, że ja nie liczyłem na to, że mi ten wniosek przejdzie, że mi go uwzględnią, ale byłem przekonany na podstawie doświadczenia z mojej praktyki, że w Sądzie Najwyższym ten wyrok się nie może utrzymać i mój wniosek tam będzie przyjęty. Niestety stało się inaczej. Pan żądał dodatkowych świadków. Tak, świadków też żądałem, na tę okoliczność, że tych dokumentów nie było w Kediwie, że nikt tego nie widział. Że tak. Nie w rękach Fildorfa była decyzja w sprawie walki z grupami partyzanckimi. Tam były jeszcze okoliczności, co do których ja żądałem przeprowadzenia dowodów ze świadków, dodatkowo tak, to wszystkie wnioski moje zostały oddalone i sprawy cik-ciak zakończono i zrobiono. Ale ta rozprawa trwała od 12 w południe do 8 wieczorem. Tak. Jeśli nie dopuszczono pańskich świadków, to co robiono tyle czasu? No była walka cały czas, tak między nami mówiąc. Ja tak nie poddawałem się od razu. Tak nie wdałem się do końca. Po zamknięciu przewodu ja prosiłem sąd o otwarcie przewodu i dopuszczenie. Ja nie upierałem się, no bo wiedziałem, od tego zależy życie ludzkie. Czy pan żądał uniewinnienia Fildorfa w świetle dowodów, które uważał pan za sfałszowane, za nieprawdziwe? Nie rozumiem. Czy pan żądał uniewinnienia? Ja oświadczyłem przed sądem, że nic nie, wymiar sprawiedliwości nie ucierpi, jeżeli wyrok w tej sprawie zapadnie parę miesięcy później. I do tego czasu należy się zająć zbadaniem wszystkich dowodów, bo w tym wypadku grozi wyrok, który może się okazać nieodwracalny. I może być tragedia. Ja tak stawiałem sprawę od strony ludzkiej, od strony prawnej. To nie wskazałem nic. Ale nie żądał pan uniewinnienia. Niewątpliwie tak. Ja słyszałem, pan mi wspomniał o tym, że tam w moim przemówieniu w ogóle nic nie piszą. Nie ma pańskiej mowy obrończej. Nie możemy jej znaleźć. To tylko ta sprawa. Ja miałem taktykę, żeby przemawiać do sądu tak długo, aż ja zobaczę na jego twarzy przynajmniej oznaki, że coś do niego dotarło z tego, co ja mówię. I to wszystko szło w tym kierunku, żeby uzyskać wyrok korzystny dla oskarżonego. Zwłaszcza, że widziałem, że mam niewinnego człowieka przed sobą. I moje wnioski były w tym wypadku jasne, idące w kierunku uniewinnienia. Dlaczego tego nie zaprotokolowali, nie wiem. Po tym wyroku drugiej instancji, to ja dopiero jeździłam do Warszawy i za każdym razem, jak jechałam, nie widziałam jeszcze, czy ten wyrok był wykonany, czy nie. Jechałam cały czas z myślą o tym, czy co się dowiem i co będzie. I 24 lutego byłam w Warszawie, byłam w prokuraturze 1953 roku. I prokurator powiedział mi, to była godzina przed, tak
gdzieś 11, powiedział mi, że wyrok nie został jeszcze wykonany. W tym dniu o 15 wykonano wyrok. Tak, i ja jeszcze mówiłam, że temu prokuratorowi, że przecież jak można tak wykonać wyrok na człowieku niewinnym, jak tak można? No proszę stąd wyjść. No, nie było żadnej rozmowy, żadnej. Dopiero już po, gdzieś byłam, którego, 25 czy 6, 6 chyba lutego, już jak się dowiedziałam o wykonaniu wyroku, powiedziałam temu prokuratorowi, że ojciec przecież mógł wyjechać za granicę. I nie zrobił tego, dlatego że dla niego ojczyzna była najważniejsza, ponad wszystko. No. Nic pani nie mogę więcej powiedzieć, wyrok został wykonany. No i byłam zupełnie oszołomiona, wyszłam, nie mogłam jakoś przytomnić sobie tego, tak szłam, pamiętam, środkiem ulicy. I dopiero taki mój znajomy, Zbyszek Grodnie, który był bez nogi, taki partyzan, którym ja się opiekowałam, on tam ze mną chodził do tej generalnej prokuratury, on tak się ze mną zaopiekował wtedy, bo ja pod samochód chyba wpadłam, nie wiem, jak, w ogóle byłam nieprzytomna. I cały czas myślałam o tym, że jak ja to mamie powiem, mama nie mogła jeść, była bardzo chora na serce. No i obawiałam się tego, że jak jej powiem, to ją zabiję. No więc pojechałam do domu i powiedziałam, wyszłam do domu, powiedziałam ciotkom, co jest, bo tam myśmy mieszkali wspólnie. I sama poszłam do koleżanki, żeby tak jakoś się wewnętrznie uspokoić i powiedziałam mamie, że nie jest wykonany jeszcze. Nie powiedziałam, że był wykonany. Moja mama jeszcze w tej nieświadomości żyła do 56 roku, już 3 lata. Ciągle myśmy tam mówili, że jeszcze nic nie wiadomo, że tak. I dopiero w 56 roku, jak żeśmy zrobili wniosek o ułaskawienie, o rehabilitację właściwie, myśmy taki wniosek, oni tego nie było wtedy rehabilitacji, tylko oni to umorzenie. To dopiero wtedy mama się tak już, mimo że mała przeczuwała, ale cały czas miała te nadzieje i dopiero już tak pomału do tego była przygotowywana i wtedy dopiero już powiedziała tak na pewno, że ojciec nie żyje. No i naturalnie ani dotychczas przecież nie wiadomo, gdzie jest pochowany. Ani zwłok nam nie chciano wydać, ani w ogóle nie. Że to nawet przecież Okulicki jego córka załatwiła. Jednak ustalili tam w Moskwie, gdzie jest pochowany Okulicki wywiad, tak? A tutaj w Polsce ja dotychczas nie mogę się dowiedzieć, mój ojciec jest pochowany. Czy naprawdę ten nasz kraj już jest taki, że tak bardzo mijający się z prawdą, tak bojący się prawdy, wyjaśnienia czegokolwiek, to jest przecież straszne.